Michał Kita, jeszcze raz wracamy już po gali. Wahałeś się, podejść, nie podejść do mikrofonu. W każdym razie, no, trzeba przyznać tak, no, dość dyskusyjna decyzja, jeśli chodzi o tą ostatnią walkę, walkę wieczoru, w której walczył twój zawodnik z Nikodemem Ziemeckim. Dlatego nie chciałem podejść, bo nie chciałem przeklinać. Będzie walka pokazana, tak, na Orange Sport. Obejrzyjcie walkę i myślę, że większość was zrozumie, dlaczego jestem taki zdenerwowany. Tylko dodajmy już, żeby też nie ma co tutaj jakby przedłużać. Te dwie pierwsze rundy, no raczej trzeba powiedzieć chyba dla Nikodema Ziemeckiego. Natomiast... Znaczy, ja bym sędziował tak, 10-9 pierwsza dla Nikodema Ziemeckiego, drugą bym dał remisową, a trzecią 10-8 dla Christiana. Ale właśnie problem jest w tym, że nie zawsze sędziowie mieli kiedykolwiek wcześniej coś wspólnego z MMA i dobrze, że to jest amatorska walka, ale nie jedną karierę mogą zniszczyć chłopakowi przez złe sędziowanie. To tylko podsumowując już, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, to skończmy tym akcentem, jak oceniasz swoich zawodników. Ta ostatnia walka, no to jeszcze raz to powtórzmy, to naprawdę wielki, wielki harducha. I ta trzecia runda to było coś, powiem szczerze, dawno niewidzianego, jeśli chodzi o galę. Tak, niech będą zbliżenia walki, że sędzia nie przerwa w ogóle tej walki, werbalnego przerwania, bo tam było na milimetrach wyłamanie łokcia. To w zawodowych walkach i w takich przypadkach przerywali, a tutaj nie puścili dalej. Ale to, tak jak mówię, nie moje zdrowie, Nikodema zdrowie i może on sobie wyciągnie do tego odpowiednie wnioski. Ja co do Christiana, tak jak powiedziałem, jestem z niego całkowicie zadowolony. Oczywiście błędy mu powiem, które popełnił, ale żadnej jakiejś krytyki czy tam, jak to mówi, trenerskiej szkoły starej ochrzanu nie będzie. Jestem z niego bardzo zadowolony, troszeczkę z Jacka nie jestem zadowolony, bo za bardzo się podpalił, trafił swojego przeciwnika, troszeczkę go przymrocił, niepotrzebnie poszedł, musi wykazać, jeżeli chce walczyć zawodowo, odrobinę więcej wstrzemięźliwości i takiej zimnej krwi. No, ale po to są te walki, po to jest ten poziom, żeby się uczyli. Jestem taką osobą, tak samo w przeciągu swojej kariery, że staram się wyciągać wnioski z złych rzeczy i przekształcać je na dobre na przyszłość. I tak zrobię tak samo względem swoich zawodników. Czy tak już kończąc i podsumowując... Bardzo taka dobra nauka, ale z takim bardzo nieprzyjemnym akcentem dla ciebie na koniec. Dla twoich zawodników dobra nauka. Przekształcimy to w nasze zwycięstwa w przyszłości. Dziękuję bardzo w takim razie, Michał Kita. Dziękuję.